Cześć wszystkim! Znowu Płynio 7, dalszy ciąg Arkanum. Dobra. Kontynuujemy dalej podróż po Vendigroth. Chyba tutaj miałem pójść. Już trochę zapomniałem, co tu się działo ostatnio. Okej, czy tu? Nie, nie byliśmy. Czyli idziemy w dobrym kierunku. O, więcej pajączków. Dziewica zarazy. Ciekawe nazwy. Kolna fauna i flora jest co najmniej ciekawa. Że kilku badaczy z pewnością by chciało tu przyjść i zobaczyć, co przez tysiące lat opuszczenia i tak dalej może się wydarzyć. Okej, więcej technologicznego badziewia. Jeżeli ktoś gra technologiem, to w tych podziemiach z pewnością znajdzie dużo ciekawych rzeczy. Tak, o... oszalałych wynalazków, powiedzmy. Wszyscy technologowie są oszalali, nie okłamujmy się. Okej, tutaj jest jeszcze jeden pan. Go obsłużymy. Dobra, i co my tutaj mamy? Złoto! Fajnie. Złoto zawsze fajnie jest mieć, nawet jeżeli się go już nie potrzebuje. Ale co tam? Ty jesteś do zabrania? Chyba nic. No to dobra, no to... ciach. I idziemy dalej. O! Wardzia łowczyni. Nie spojrzałem, który ma poziom. Ma poziom 15. Co to dla nas? O, królowa syren. To już cięższe wyzwanie. Ja potrzebowała 4 ciosów zamiast 3. Duża różnica. No. Jak to Warmon też całkiem nieźle siecze tym swoim mieczem jednoręcznym. Okej, ta pani jeszcze ma problem. Gdyby nie blokowała drzwi, to by ułatwiło sprawę z jej zabiciem. O, tak lepiej. 5 ciosów. O, się nazywa wytrzymały potwór. Dobra, tutaj nic. Sorry, nie chciałem ciebie kliknąć. Tutaj mamy jeszcze jakąś skrzynię. A, zamknięta. Okej, możemy sobie z tym poradzić. Lepiej. Naboje i przyspieszacz zdrowienia. Okej, to brzmi ciekawe, więc wezmę sobie naboje. Mam jakieś naboje, nie? No to zostawimy je. No dobra, chyba tyle, jeżeli chodzi o ten poziom. W sumie tutaj jeszcze jest jeden korytarz, którego nie zwiedziłem. Cóż za niedbalstwo z mojej strony. O, więcej pani tu zabicia. Ciach. Tutaj też... O, dobra, już nas poddali. Dobra. Maść lecznicza. Czemu by nie? Bardzo uzdrowienie, czemu by nie? Jakiś schemat. Ciach. Mściciel. Mściciel Drocha. Co to jest? Jakiś miecz? Brzmiał jak jakiś miecz. Nic. Mściciel Drocha, nie, to jest jakiś karabin. Ciekawe. Muszę zagrać kiedyś w końcu technologię. Pobudować takie rzeczy. A dobra, tu chyba dalej już nic nie ma. Tutaj wszystko. Zobaczę jeszcze tam dla pewności, czy czegoś tam nie zostawiłem. Do zbadania. Wygląda na to, że nie. No to ruszamy na kolejny poziom.
A, irytujący trochę ten efekt siły. Dobra. No. Właśnie, jesteśmy. Wiecie, co to za miejsce? Zaraz się dowiecie. Przeczytamy tą tabliczkę. To jest ołtarz. Wszyscy bogowie mają ojca, który ciągle je piastuje. Dzieci w głos wołają, dzieci za nim łukają. Jak diamenty ich pilnuje. Velorien jest twardy i stary, jako drogi w skale wykute. Wszystko on posiada, wszystko też on włada, swym życiem uczynisz pokutę. Lecz uważaj, co dajesz, jeżeli nie znasz jego dzieci. Velorien wszystko przyjmie, Velorien wszystko odda i swą mocą oświeci. Okej. Okay. Dobra. Zapiszę grę i przyjrzyjmy się bliżej temu ołtarzowi. Okej, tak wyglądało nasze ostatnie błogosławieństwo. Chcieliśmy oddać życie, ale Velorien nas uleczył. W sumie nasi członkowie drużyny też by nas uleczyli. Ale gdybyśmy nie mieli kogoś ze skrzeszeniem, to Velorien by nas skrzesił za to, że wcześniej złożyliśmy wszystkie inne ofiary. Gdybyśmy tego nie zrobili, to bym tego nie zrobił. Ale patrzcie, co się stało z naszym paskiem zdrowia i paskiem wytrzymałości. Ta... wyglądają bardzo fajnie. Ponadto, co tam jeszcze? Zręczność wzrosła mi chyba z powrotem. Siła woli, charyzma. O, urodę to chyba mam z czegoś, nie wiem. Okej, kradzież kieszonkową. Mam całkiem niezłą. Hazard mi trochę został. I broni palnej. Ponadto chyba zwiększyły się jakieś moje odporności. Ale nie jestem tego pewien. Ta. Ale dla samych punktów życia i punktów wytrzymałości z pewnością opłacało się przejść przez te wszystkie ofiary. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o ofiary w Arcanum. Czas... wejść do chyba właściwego Vendigroth. No i tutaj obawiam się, że napotkamy całkiem sporo robotów. Ale spróbujmy. Zobaczmy, co tam nam wyjdzie. Widziałem, że coś się tam ruszało. Okej. Czy zadziała na niego uderzenie pioruna? O, zadziała. Okej. Gdzieś czytałem, że ponoć nie będzie na nich działać żadne czary. Okazało się nieprawdą. No, ale cóż. Najdalszy ten ktoś nie próbował walić w nie piorunami. Okej. Już usunę tą ziemię, ponieważ teraz zdecydowanie będę musiał korzystać z czarów. Okej, klik, klik. Nie pozwolę im za bardzo psuć broni. I co tu mamy? Jakąś skrzynię otwartą. Okej, to zajrzyjmy. Więcej maści leczniczych. No może poddaję je Magnusowi. Część przynajmniej. Okej, to jest kolejna skrzynia. Zamknięte drzwi. Pewnie, że nie są odporne na magię w żaden sposób. Okej, dobra. Zobaczmy, co to jest za schemat. O, znam już ten schemat. Okej. Znowu ten mściciel jakiś. I dobra. Tam są kolejne roboty. Automaty. Ciekawe, czy zadziała na nie kula ognia. Chociaż, teraz uderzenie pioruna kosztuje mniej punktów wytrzymałości niż kula ognia. Podejrzewam, że jednak na ogień mogą być odporne. Okej. Okay. Najszybciej walkę turową. Okej. Jakoś poszło. Właśnie kondycję. Jaką mam kondycję? Dalej 8.
za dobrze. Trochę mi zajmie czasu odregenerowanie tej. Niezidentyfikowany związek chemiczny. Gdybym był jakimś technologiem, pewnie bym się tym zainteresował. Wypił to, nakarmił tym chomika, cokolwiek. Ale jestem rozsądnym magiem. Okej, ktoś chyba właśnie zerwał mocno. Poradzę już sobie z tym. Niedługo skończy mi się mana. Chyba na zewnątrz nie mogłem odpoczywać. Oczywiście, że nie mogłem. W końcu dajcie spokój, odpoczywanie w lochach jest bardzo śmieszną rzeczą do zrobienia. Tak, tam mój miecz dalej się ładuje. A w sumie mam jeszcze przecież moją laskę magiczną. Rzeczywiście, że mam miejsce. I też mam trochę punktów magii. Okej. To byłby jeden, jeszcze drugi. Jeszcze gdzieś tu trzeci łaził. Tam jest. A tutaj już nic. Okej, tutaj jest jeszcze jeden. Rozpora ten miecz. Przypomnę, odzyskał trochę punktów magii. Starczy, będę musiał zregenerować trochę magii w jakiś sposób. Okej, to jest przejście. Czyli zaraz się temu damy. Okej, jeszcze mam manę na przynajmniej 3 pioruny. Więc jeszcze tamtego bota też również mogę rozwalić. Ale tam jest jeszcze jeden. Dobra. No zdecydowanie muszę jakoś się odnowić. Gdybym miał lepszą kondycję, mógłbym zdecydowanie po prostu poczekać. Ale nie mam. Ale za to mam sporo tych potek. Ciach. 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 Przez walki zdecydowanie i tak bym ich nie używał. Zajmują za dużo czasu, za mało magii. Przywracają. Dobra. Uderzę go przez... Tak, uderzę go przez drzwi. Okej, klucz. Schemat. Co to za schemat? Ożywiacz. Znam już to. Mogę zostawić równie dobrze. I zobaczmy ten dziennik. Dobra. Mak niszczy fabrykę scalania. Mak, który groził naszemu szanownemu miastu, bla 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 bla. Urządzenie Freyhofa ukończone. Nasza pierwsza linia obrony jest już kompletna. A chwalił się nam dr Samuel Freyhof, prezentując to, co... Prasa zaczęła nazywać urządzeniem Freyhofa. Każdy mag poważnie się zastanowi przed przypuszczeniem ataku na cywilizację, która potrafi wyciągnąć energię życiową z jego ciała, bez możliwości uzupełniania jej poziomu z pomocą magii. Planuje się rozpoczęcie produkcji większej ilości tego rodzaju urządzeń, a także kilku innych rodzajów maszyn przeciwko magom. Więc to jest Freyhof. Tak naprawdę nie szukamy urządzenia z Vendigrad, tylko że szukamy urządzenia Freyhofa. Oj. Wybaczcie. Znowu. Jak zwykle Skype. Okej, wybaczcie za to. Ciągle zapominam. Dobra. No to powróćmy do poszukiwań urządzenia Freyhofa. Więcej tutaj jeszcze będzie tych... rzeczy, domyślam się, że będzie. Ta. Dużo ich tutaj jest? Sporo.
Okej, dobra, mam sporo many. Więc tylko poczekam, aż się troszkę odsuną. Okej. Jakoś poszło. To chyba wszystko, tak? Mamy... Mamy urządzenie Freuhofa. To co? Jak na swoją wielkość jest całkiem lekkie. Przynajmniej nie będzie problemu z dźwiganiem go. Okej. No i to chyba tyle, co tu możemy znaleźć, tak? Wszystko inne wydaje się być puste. Okej, dobra. Teraz wracamy się z powrotem. Chyba nie ma żadnego szanej drogi na skróty. Gdybym był magiem, gdybym posiadał czar teleportacji, to oczywiście byłaby droga na skróty, ale... Ale nie mam. Dobra. Okej. Jakby ktoś nie był tak entuzjastycznie nastawiony do walki z tymi robotami, jak ja, mógłby oczywiście użyć tego pierścienia cieni, które znaleźliśmy nad tym dziwnym stawem. Po prostu prześliznąć się obok tych wszystkich robotów. Gdzie tu jest zejście? O, tutaj. Zrobiłbym tak, gdyby okazało się, że magia na nie nie działa. Panie mają sporo złota. I strzały. Strzały przydadzą się dla Raven. Myślę, że jak pójdziemy do Tchłani, to... w ramach wyjątku podaruję jej te strzały, żeby sobie mogła... Żeby mogła się nie zabić tym mieczem, którego używa. No i dobra. To jeszcze było parę tych uczniczek. Nic nie może się zmarnować. Okej, 430 strzał z pewnością ona nie wyprztyka. Ale tam... Co mi zależy. Dobra. Tutaj zaczęliśmy. Te syrenie pająki nic nie miały przy sobie. Dobra, a gdzie było zejście? Tutaj. Chyba. Radka też nic nie miała. Te uczniczki coś miały. Nie, nie tutaj. Nie tutaj. Zrobienie lekkich ran. No. Co tam? Niepotrzebnie się obciążam. A może tu tak, tutaj. Gdzie teraz, gdzie teraz? Tutaj, okej, okay, jesteśmy na pierwszym poziomie. Poszło zgrabnie. W sumie jak na ostatnią, jedną z ostatnich lokalizacji w grze, spodziewałem się troszkę większego wyzwania, ale... Ale no cóż. Tak wyszło. Dobra, wiecie co? Chyba nie będę używał tej tarczy mocy. Chociaż mam 14 siły. Siła ziemi zwiększa mi tą siłę do 18. Dwóch punktów siły mi brakuje i będę mógł używać jednocześnie tego miecza i tarczy. Co byłoby spoko. Doświadczenia mi brakuje. Troszkę. Troszkę. Dobra. Na razie nie mam miejsca w ekwipunku, to podaruję komuś tą tarczę. Okej. To sobie otrzymam. No i cóż. Tyle jeżeli chodzi o czas w tym odcinku. Zbliżamy się do końca, panowie i panie.
W następnym odcinku zwiedzimy jeszcze parę śmiesznych lokacji, o których wspominałem wcześniej. No i cóż, uda mi się już chyba do otchłani, bo w sumie nie wiem, czy jeszcze coś mamy do roboty. W sumie pewnie by się znalazło, ale myślę, że chcecie już pewnie zobaczyć, jak to się wszystko skończy. Więc niedługo to nastanie, koniec. Ale póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!